dzień dobry kochani, dzieciaki wybierają się na urodziny, także prezent jest spakowany, za chwilę ubieramy się i słuchajcie, dzisiaj będzie fajnie, bo urodziny będą w takiej strefie chyba wysokich lotów w Białymstoku, więc będzie naprawdę wesoło. No i słuchajcie, tutaj już będę też szykowała Nelcie, był mały protest, bo miała być sukienka albo spódnica, ale wiecie, jak trampoliny, jak dmuchańce, to musi być wygodnie, u nas wyszło przepiękne słoneczko, także dzisiaj takie kwiatuszkowe leginsy, bluzeczka, zrobimy wysoki kucyk, żeby było wygodnie. Moi drodzy, ja tutaj pracuję, zaraz zresztą wam pokażę, co ja tutaj robię. Natomiast słuchajcie, wrzucałam wam ostatnio na stories piosenkę Dawida Kwiatkowskiego. Ja jestem ogromną fanką Dawida. Ogromną fanką Dawida. I wrzucałam wam tutaj na stories, nie chcę puszczać piosenki, żeby mi tu YouTube przypadkiem nic nie przyblokował, ale słuchajcie, ta piosenka to jest po prostu hit. Czekajcie, nie to. Jeszcze raz. Jezu, co zostało mi? Dawid Kwiatkowski. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj jak rozmawiałam z Krzyśkiem, to powiedziałam mu, że dla mnie to jest taka piosenka bardzo, która przynosi ukojenie, to jest taki balsam do ciała, ja lubię tę piosenką się otulać, wyobrażam sobie, jak wiecie co, wychodzę z takiego mojego domowego spa, zrobiłam sobie ciepłą kąpiel i nabalsamowałam swoje ciało, otuliłam się balsamem, założyłam na siebie piżamkę, jestem w takiej comfort zone, jak to się mówi, i słucham tej piosenki, także to jest ukojenie, jak nie znacie, to polecam wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, no nie mogę puścić, bo mi tutaj przyblokują, słuchajcie, co zostało mi? Dawid Kwiatkowski. A co ja robię, kochani? Oczywiście pracuję z Ecology, też wrzucałam wam kwasy na Insta Stories Kids i te Pure, także pracuję, słuchajcie, mam za chwilkę też jeszcze jedno spotkanie, także dzisiaj cały czas naprawdę na wysokich obrotach działam, ale ja to bardzo, bardzo lubię, także tak. A znacie stronę Ecology? Jeżeli nie, to wpadajcie, bo oprócz olej znajdziecie tam super, super świetne kolageny, witaminkę D3 plus K2, także zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, a ja działam dalej. W ogóle uwielbiam tę stronę, ona jest taka piękna, taka przejrzysta, także ja sobie dalej lecę z tematem. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. Chyba dzisiaj wam się jeszcze nie pokazywałam, także witajcie kochani face to face. Jak wiecie, ja zawsze lubię się przywitać do was twarzą w twarz. Jakoś tak, słuchajcie, po prostu czuję, jakbym miała z wami, nie wiem, lepszy kontakt, jakbym rozmawiała z koleżankami. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem, za wszystkie serduszka. To niebywałe, jakie wsparcie jest tutaj w was, w kobietach i nie tylko. Także dziękuję pięknie w imieniu swoim, w imieniu Kamili za te wszystkie serduszka. No po prostu coś niebywałego. Rozwaliliście system, rozwaliliście komentarze. To jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniałe i naprawdę dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj to jest tak, że jesteśmy z dziećmi w domku. Ja właśnie gotuję rosół, taki wiecie, powolutku, bez pośpiechu, na wolnym ogniu. Także zaraz jeszcze wrzucę do tego makaronik i dzisiaj dzieci będą miały taki obiad. Ja natomiast dzisiaj będę robiła swoją ukochaną sałatkę, ale jak wiecie, ja jeszcze jestem na tym etapie diety, że muszę bardzo, bardzo, bardzo wszystko ograniczać, więc postanowiłam, że zrobię moją sałatkę, po prostu ją odtworzę, ale w takiej wersji, w której mogę. Wczoraj też robiłam, słuchajcie, kawałek kurczaka z papryką w woreczku, w rękawie, do tego zrobiłam tzatziki, także zostały mi tzatziki, więc to będzie mój dzisiejszy sos, ale to wszystko wam później pokażę. Jeszcze będę chciała wam powiedzieć dzisiaj
o jednej rzeczy, nad czym teraz pracuję, co jest teraz dla mnie bardzo ważne i cały czas się na tym łapię, że w dalszym ciągu mi to nie wychodzi, a Krzysiek zawsze powtarza, żeby tak robić. Także dzisiaj chciałabym Wam o tym powiedzieć, bo jestem ciekawa Waszego zdania, jak to u Was wygląda. Tyle, kochani. Właśnie, przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia. O tym mówiłam na Instagramie. Wiecie, że vlogi zazwyczaj pojawiają się właśnie w poniedziałki i czwartki. Wczoraj nie było vloga, dlatego że po prostu zakończenie miesiąca, miałam jeszcze jakąś tam inną dodatkową pracę i po prostu zmiotło mnie i mówię, nie, 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 nie dam rady, dlatego vlog dzisiaj wyjątkowo pojawił się w piątek. Ale powiem Wam, że ostatnio miałam taki stresujący czas, tyle się działo, że stwierdziłam, no jeden dzień chyba nikomu nie zrobi jakiejś tam mocnej różnicy. Także dlatego dzisiaj widzimy się w piątek. Okej, jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie o moich, słuchajcie, dwóch nowościach od Nivea. O tym balsamie na noc lawendowym Wam mówiłam, że to jest taki dla mnie game changer, że ona naprawdę nie dość, że przepięknie pachnie, a ja, wiecie, kocham zapach lawendy, mnie lawenda uspokaja, mnie zapach lawendy odstresowuje, ja czuję się tak bardzo dobrze, słuchajcie. Po prostu rezonuje ze mną lawenda i mówiłam Wam, że sprawdziłam i rzeczywiście moim zdaniem to jest hit. To jest taki balsam, pomadka na noc, bardzo nawilżająca, o takim delikatnym zapachu lawendy. Przepiękna naprawdę, bo ten zapach jest taki bardzo fajny, subtelny, ale z czasem on też znika po prostu, jak macie ten balsam na ustach. Ja stosuję na noc i bardzo lubię, czasem też przed makijażem sobie nakładam. Natomiast pokazywałam Wam ostatnio moją nowość. To jest taki Blackberry Shine i ja byłam bardzo ciekawa tej pomadki, bo liczyłam, że będzie miała właśnie fajny taki kolor. I nie dość, że ona przepięknie nawilża, jest to pomadka ochronna, nawilżająca, to rzeczywiście, zobaczcie, ona ma taki kolor. Ja teraz siedzę centralnie przy oknie, ale zobaczycie dzisiaj też w innym świetle, spójrzcie, to jest kolor tej, o! Kolor tej pomadki. No zobaczcie, nie dość, że mamy super nawilżenie, nie dość, że przepięknie pachnie porzeczkami, owocami leśnymi, jeżynami, to pięknie nawilża i dodaje piękny kolor. Także zdecydowanie tutaj Nivea skradła moje serce, więc jeszcze stwierdziłam, że w tym vlogu podrzucę Wam dwie polecajki. O tej mówię ostatnio cały czas, ale ta rzeczywiście 10,99, ta też na promocji kupicie w okolicy właśnie, ja kupiłam za 9,99, chyba cena regularna 14,99, no ale powiem Wam, że mega, mega się cieszę i to są teraz moje takie dwa must have, jeżeli chodzi o pielęgnację ust, a ta zobaczcie, dodatkowo pięknie też pachnie, nawilża usta i daje taki piękny kolor. Super! Wrócił specjalista od kwiatów i od razu zajmuje się kwiatkami. Te kwiaty stoją u teścia w pokoju, na parapecie, te pieniążki, bo my z tych kwiatków, z tych pieniążków zrezygnowaliśmy. Były u nas w sypialni na parapecie, teraz już ich tam nie ma. Całkiem dobrze się mają. Tak, trzeba je oczywiście podlać, ale widać, że puszczają nowe. Ja tutaj troszeczkę wyczyszczę. Myślę, że dam pod prysznic. Tak, i gotowe. Co, i gotowe. Ale całkiem ładnie się trzymają, a powiem Ci, że tak wyglądały już kiepsko. Ale wystarczyło. Ale myślę, one takie właśnie. Wystarczyło poodrywać i jest ok. Całkiem fajnie. Tak, tutaj jeszcze tylko te suche liście. Ale coś pachira nam się położyła. Ostatnio pokazywaliśmy Wam pachirę, przechwaliłam ją. No, ale myślę, że też jest do uratowania. No oby. Tak, nie wiem właśnie, czy nie trzeba jej właśnie większej doniczki. Możliwe, no. No, także zobaczcie, ten trochę łysy, ten trochę łysy, ale... No troszkę go wyczyściłem, bo to dużo właśnie było tych młodych teraz, ale mi już niepotrzebne więcej, więc... no, podlejemy. Dobra. I będą ładnie. To gotowe, a tutaj nam się odmraża chlebek, czasem tak na czarną jest. Godzinę warto chleb zamrozić, rozmraża się i będzie świeżutki, pyszny, gotowy do jedzenia. Dobra, wiecie co? Moje dzieci poszły z Krzyśkiem teraz jeszcze tutaj do... Wow, usiądę sobie wygodnie. Do naszego sklepiku wiejskiego, więc stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby Wam powiedzieć o tym temacie, co wspominałam Wam na początku tego filmu. Zostawiam to za sobą, tak będzie lepiej. O co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że... Ja jestem taką osobą, która bardzo długo coś rozpamiętuje. Po prostu myślę, miele to, miele, gryzę.
tak naprawdę coś, co już się wydarzyło. I zawsze w tym momencie przychodzi Krzysiek i ja się uczę to w sobie zmienić. I była teraz taka sytuacja, miałam bardzo stresujący miesiąc i dużo stresu było. I niekoniecznie wydarzyło się coś, co chciałam, żeby się wydarzyło. Miałam inne oczekiwania. I słuchajcie, to się już wydarzyło, a ja to cały czas rozpamiętuję i cały czas gdzieś tam do tego wracam. I wtedy wkracza Krzysiek i mówi do mnie: słuchaj, daj spokój, to już się wydarzyło. Na to, co się już wydarzyło, nie mamy wpływu. To już było, to już minęło i nie ma sensu siedzieć i cały czas to gryźć, to mielić, to przeżuwać, myśleć o tym, bo tego już nie ma. To już się wydarzyło, to już nie wróci i tego już nie będzie. Dziś jest 1 luty, bo nagrywam to 1 lutego w czwartek. Dzisiaj jest czysta kartka, dziś jest nowy miesiąc i lecimy z tym dalej. I to jest coś takiego, nad czym ja pracuję i stwierdziłam, że to jest teraz dobry moment, żeby zacząć nad tym pracować, bo tak jak Wam mówiłam, że jestem osobą, która jest nieasertywna, naprawdę, i cały czas się tego uczę, ale wychodzi mi to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słabo, więc tutaj zawsze nad tą asertywnością muszę pracować. Tak samo jest moim problemem to, że ja długo coś rozpamiętuję, długo o tym myślę, wracam do tego i sama czasami siebie tym biczuję. I wtedy mi się zapala światełko i myślę: nie, 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 nie. Co mówi Krzysiek? To już było, to już się wydarzyło, nie myśl o tym, patrz do przodu. Więc właśnie chciałam Was zapytać, czy Wy też tak macie, że jesteście takimi osobami, które długo coś rozpamiętują, to już się wydarzyło, wiecie, stop, basta, odcinacie się od tego, czy jeszcze przez kolejne dni siedzicie i po prostu wałkujecie temat. Dzisiaj też, słuchajcie, wstałam rano, pomyślałam sobie o tym i wiecie co? Co nas nie zabija, to nas wzmocni. I powiem Wam, że ja wręcz przeciwnie, zamiast się wkurzyć tym, tak? Stracić motywację, to ja dostałam takiego powera do działania, takiej chęci do działania, bo wiecie co? Tam to już było. Zostawiamy, ale przed nami jest nowy miesiąc, nowy miesiąc, nowe możliwości. Działamy, działamy do przodu i lecimy z tematem. Muszę bardziej się przyłożyć do afirmacji. Rozmawiałam z moją, z Marleną, z którą współpracujemy i ona cały czas mi mówi: Bugi, więcej afirmuj, 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 afirmuj. Nie tylko, nie wiem, kilka słów sobie rzucasz, tylko po prostu cały czas w wolnej chwili afirmuj. I powiem Wam, że muszę się bardziej przyłożyć do afirmacji, bo też ostatnio sobie troszeczkę te afirmacje odpuściłam na rzecz jakichś tam innych rzeczy. Natomiast słuchajcie, dzisiaj też usłyszałam takie słowo, że kurczę, ja dzisiaj się nie czuję zmotywowana, ale Ty jesteś mega zmotywowana. Więc pomyślałam: tak, bo jest nowy miesiąc, są nowe możliwości, pędzimy do przodu, pędzimy do przodu i działamy. Także z tym właśnie chcę też pracować, żeby nie rozpamiętywać rzeczy, które już się wydarzyły, albo rzeczy, na które już nie mamy wpływu, tylko odciąć się, zostawić to, przekreślić i tego po prostu nie ma, a jest czysta kartka i wiecie co? I człowiek od razu czuje się lepiej. Ja już dzisiaj, słuchajcie, mam ochotę na spa, ja już mam ochotę zrobić sobie fajną kąpiel, poleżeć w wannie, posłuchać jakiejś muzyki, która mnie bardzo relaksuje, albo właśnie pomedytować sobie z taką medytacją prowadzoną, albo posłuchać afirmacji. Także widzicie, wszystko jest uzależnione od nas, od naszej głowy, od naszych myśli, więc po co, słuchajcie, myśleć negatywnie i coś rozpamiętywać, skoro możemy zapomnieć o tym, iść do przodu, myśleć o dobrych rzeczach, wierzyć w siebie i lecieć naprzód. Także takie moje dzisiaj przemyślenie, taka sytuacja u mnie miała miejsce i tak jak mówię, jestem osobą, która rozpamiętuje, która za dużo o czymś myśli, więc nie, dość, nad tym pracujemy. Dajcie znać, jak jest u Was. I kolejna rzecz, o którą chciałam się Was zapytać, a pytałam Was już o to na Instagramie, napiszcie mi, bo jestem bardzo ciekawa w komentarzu, ile godzin dziennie śpicie?
ile godzin dziennie śpicie, dlatego że ja wrzucałam Wam też na Instagram fragment z książki, akurat tej tutaj, zobaczcie, to jest ta książka, Projekt Młodość, i tutaj też jest rozdział poświęcony właśnie jak dbać o sen, jak się wysypiać, co robić przed zaśnięciem, i dalej wałkuję ten temat, jest to u mnie temat snu na tapecie, i zrobiłam też ankietę, zapytałam, ile godzin śpicie, i chciałabym Was też tutaj w komentarzu poprosić, bo jestem po prostu ciekawa, czy śpicie od 5 do 6 godzin, między 7 a 8 godzin, czy więcej. Dajcie mi koniecznie znać, mega mnie to interesuje, o, wiecie, ja lubię czasem wiedzieć, jestem taką osobą, że czasem lubię też dużo rzeczy wiedzieć, także będę bardzo wdzięczna, jak dacie mi znać i jak napiszecie mi też, jak wygląda Wasza rutyna przed pójściem spać. U mnie niestety jest problem z telefonem, nie ładuję już telefonu przy łóżku, słuchajcie, nie jadam na noc też, nie przejadam się, wyciszam się, ale wyciszam się w dalszym ciągu z telefonem, no niestety, więc dajcie mi znać, jak u Was wygląda ta higiena snu, czy jakoś tam dbacie o tę higienę snu, jak to u Was wygląda, bo też jestem właśnie tego bardzo, bardzo ciekawa. I don't